Dzień dobry, czołem strażacy. Witam wszystkich oglądających i słuchających chrześcijańską telewizję internetową w środę 11 stycznia 2023 roku. A witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłami dzisiejszego dnia. A są to słowa wyjęte z psalmu 6, gdzie w 10 wierszu czytam: Wysłuchał Pan błaganie moje, przyjął Pan modlitwę moją. I drugie hasło wyjęte z Ewangelii według świętego Mateusza z 6 rozdziału, gdzie w 6 wierszu czytam: Gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. A my łaskawy, dobry Boże, prosimy, racz błogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Stoimy na progu nowego, niedawno rozpoczętego 2023 roku. Niepokój, lęk, trwoga, obawa wypełniają i przepełniają niejednokrotnie nasze serca. Zastanawiamy się, co zrobić, co począć, jak się zachować w niejednej życia chwili. Próbujemy znaleźć jakiekolwiek rozwiązanie, aby pokonać tę czy inną przeszkodę, aby zaradzić temu czy innemu problemowi. Co robimy? Chcemy wykorzystać swoje zdolności, swoje umiejętności, swoje predyspozycje, swoją wiedzę. Czasami korzystamy z wszelkiego rodzaju dóbr materialnych, sądząc, że zaradzimy pożarom problemów, kłopotów i przeciwieństw losu. A tymczasem dalej wydaje się, że jest ciemno, bardzo ciemno. Czasem wydaje się, że wszystkie światła zgasły, że nastał jakiś potężny mrok. Czasem pod ciężarem dnia codziennego nasze kolana się uginają i nie jesteśmy w stanie postawić kroku, spojrzeć z wiarą i nadzieją wzwyż. Nasze postanowienia, nasze przedsięwzięcia jakby spaliły na panewce. I co wówczas? I właśnie dziś, niemalże na progu roku, staje na Twojej, mojej drodze życia Bóg i przypomina, że daje wierzącym wielki oręż. Oręż, by przeciwstawiać się wszelkiego rodzaju problemom, kłopotom, temu wszystkiemu, co nam przeszkadza, co utrudnia postawienie jakiegokolwiek kroku. Tym orężem jest modlitwa. Czymże jest modlitwa? To rozmowa, niezwykła rozmowa z Bogiem. Pełna wiary, pełna czci, pełna pokory, pełna uniżoności. To modlitwa jest tętnem chrześcijańskiego życia. Ona otwiera nas na Boga i dla Boga. Ona otwiera nas także na drugiego człowieka. Ona pomaga człowiekowi wyciągnąć rękę w kierunku tego, którego nie lubię, którego nie cenię, którego odpycham, który mnie skrzywdzi. Modlitwa szczera, płynąca z głębi serca, wypowiadana z wiarą, pomaga przezwyciężyć największe trudy, największe problemy życia i naszej służby. Tylko czy ja się modlę? Kiedy ja się modlę? Ta modlitwa nie powinna być tylko i wyłącznie pochodną przysłowia, kiedy trwoga to do Boga, a kiedy jasno świeci słońce, to już o modlitwie zapominam. Nie. Ona powinna być naszą codziennością. Ona powinna być naszym chlebem powszednim. Potrzeba nam codziennego uginania kolan i składania rąk do modlitwy i wołania do Boga.
Potrzeba nam wołać tak, jak wołał psalmista. Potrzeba nam wołać do Boga tak, jak nauczyli nas rodzice, gdy składali nasze dziecięce rączki do modlitwy i uczyli wołać do Boga. Potrzeba nam codziennego wołania z głębi serca do Boga. Nie wolno nam życia modlitewnego ograniczać tylko i wyłącznie do niedzieli i święta, ale ta modlitwa winna być widoczna w naszym życiu zawsze i wszędzie. Tej modlitwy potrzebujesz Ty. Tej modlitwy potrzebuję ja. Tej modlitwy potrzebuje nasz kraj, potrzebuje świat, potrzebują nasze miasta, potrzebują nasze parafie, potrzebuje nasz Kościół. Kiedyś ojciec reformacji, ksiądz dr Marcin Luther powiedział: mam dziś wiele do zrobienia, muszę się modlić. Czy ja się modlę? I o modlitwie przypomina w swoim nauczaniu, zwiastowaniu Pan Jezus. I możemy Go na kartach Ewangelii zobaczyć, będącego w ustronnym, pustym miejscu, uginającego kolana i wołającego do Ojca. Możemy Go zobaczyć, jak żarliwie i gorliwie modlił się chociażby w ogrójcu Getsemana. I do takiego boju modlitewnego zachęca Bóg Ciebie i mnie. Bardziej wartościowym, piękniejszym byłby świat, gdybyśmy więcej, częściej, szczerze i nieobłudnie się modlili. Dziś też modliciel, ale i zarazem pieśniarz tak woła do Boga, pytając także i nas. W doświadczeniach ciężkich chwilach, czy Ty modlisz się? Gdy Twa dusza w bólu tonie, czy do nieba wznosisz dłoń? Jakąż moc Pan dał w modlitwie, którą możesz brać co dzień, gdy więc słabniesz w życia bitwie, klęknij, pomódl się. Uklęknijmy każdego dnia rano i wieczorem i oddajmy wszystko w ręce Boga, a On wszystko dobrze uczyni. Amen. Życzę Wam dobrego, błogosławionego dnia. Strażacy dobrej służby, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. I składajmy ręce do modlitwy i wołajmy zawsze i wszędzie do Boga. On nas zawsze usłyszy i wysłucha. Pozostańcie z Bogiem.